Kaznodzieja starej szkoły. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznymi, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. Wielu kaznodziejów porzuciło ideę o całkowitym zepsuciu ludzkości. Nieczęsto mówi się ludziom, że są winnymi grzesznikami przed świętym Bogiem. Jest jednak jeden kaznodzieja starej szkoły. Nie jest popularny, choć głosi po całym świecie. Odwiedza biednych i bogatych. Zwraca się do sumienia i serca. Większość ludzi go nienawidzi, a wielu boi się jego obecności. Nie jest uprzejmy. Przerywa w miejscach publicznych. Niegrzecznie pojawia się w prywatnych okolicznościach. Jego imię to śmierć. Niedługo i ty umrzesz. Raz jest ludziom dane umrzeć, a potem sąd. Tak mówi list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset. Grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Tak mówi Rzymian, 5 rozdział, 12 werset. Grzech to ciemna moc, która na twoje zaproszenie naznacza twoje życie. Zgrzeszyłeś. Wyrok wiecznej śmierci został wydany na ciebie. Jedną sekundę po śmierci nie będzie miało znaczenia dla ciebie to, czy zmarłeś w pałacu, czy pod mostem. Cała twoja wieczność będzie zależała od stanu, w jakim umrzesz. Jeśli umierasz w swoich grzechach, odrzuciwszy oczyszczającą krew Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, twój los jest przesądzony. Wszyscy niewierzący odbiorą swoją część w jeziorze, które płonie ogniem i siarką, które jest drugą śmiercią, jak mówi objawienie Jana, 21 rozdział, 8 werset. Albo umrzesz bez miłosierdzia, Hebrajczyków, 10 rozdział, 28 werset, albo umrzesz w wierze, jak mówi Hebrajczyków, 11 rozdział, 13 werset. Zapłatą za grzech jest wieczna śmierć, ale darem Boga jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, tak mówi Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Boska świętość nie mogła zignorować grzechu. Pełna zapłata za grzech w całej jego ciemnej rzeczywistości włożona była na bezgrzesznego zastępcę. On zajął nasze miejsce w śmierci i potępieniu, abyśmy mogli mieć jego miejsce akceptacji i łaski przed Bogiem. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Przez uwierzenie Jemu zostanie ci przypisane usprawiedliwienie.